zjazd też mnie trochę przeraża, nie będę ukrywał. Ale przynajmniej silnik się nie będzie. Może na zjeździe nie będzie osiągał takich temperatur. Zamknąłem samochód. Założę okulary zwykłe, żeby nic nie... Dobra. To jest pierwsze jezioro. Za chwilę tam chyba za górką powinno być kolejne. Idziemy oglądać kolejne jeziora. Tak, ale przy okazji mieliśmy przed chwilką stresującą. Okazało się tak, bo zaczął nam ciec płyn z chłodnicy i to już po wyłączeniu samochodu po jakimś czasie. Ale okazało się, że on się po prostu zagotował i ciekło korkiem. I muszę przyznać, że Gruzini to jednak naprawdę jest kochany naród, bo obok stał pan, który od razu interweniował, powiedział nam, co mamy robić. I od razu kazał nam odpalić silnik, rzeczywiście, żeby pozwolić pompie wody pracować. Rzeczywiście od razu poziom płynu opadł. Silnik popracował z 5 minut, włączyły się wentylatory i schłodził się. Więc pomysł, jak się gotuje silnik z wyłączaniem, nie wiem, ja miałem zawsze wyłączyłbym, a jednak pomogło. Pomogło jego pozostawienie uruchomionego. No nic, ale ja tam się specjalnie nie stał. Mamy kolejne. Trzeci najwyższy szczyt Kaukazu. Za Elbrusem, który leży na terytorium Rosji. Czkary? Ale poczekaj, bo to też jest w Rosji, nie? Nie, to gdzie już jest Rosja? Nasza. Nasza. Gruzińska. Ale tam jest Rosja, w tamtą stronę, tak? Jakby tu jest Urzba, a Elbrus chyba jest jakoś tak. Czyli co to tam? Gdzie to jest Rosja? Czy w ogóle granica z Rosją jest już tutaj bardzo blisko, bo jak się pojedzie do lodowca Czeladze, tam są w ogóle pogranicznicy, którzy pilnują już tych przejść. Bo my przy lodowcu będziemy, ale to się tam sprzedaliśmy już trochę, bo jeszcze się wybieramy do lodowca. No to tam będzie, no tak, tam będziemy przy granicy. Pomyliłem się. Czy no stąd no. Też jest w sumie blisko? Całej Mestii jest blisko. No. Myślę, że w linii prostej. Myślę, mapa papierowa generalnie pokazuje to jako prawie graniczne miasto, więc. Ale ona nie ma zbyt dobrej skali.
pokazać. Zobaczcie, co znalazłam. Łuska od jakiegoś naboju. Czyli gdzieś tu ktoś do kogoś albo do czegoś strzelał. Ale jak to mawiał klasyk Kazimierz Pawlak, ty strzelasz, do ciebie strzelają. Jeden huk. A tak właściwie, no to jeżeli ktoś tutaj urządzał polowanie, bo mam nadzieję, że to jednak do zwierzyny ktoś strzelał, to ciekawy jestem, jakie zwierzęta tutaj żyją na górze. Turn slightly left.
Tomku, czujesz po wjechaniu i zjechaniu do jeziorek Korduli? Nie będę ukrywał, że się trochę bałem. Szczególnie, że zapowiadają jakieś deszcze. Jakby popadało, to tam było momentami naprawdę niebezpiecznie. Można się było ześlizgnąć w te wąskie szczeliny, nie? Ale zdążyliśmy przed deszczem. Ja jestem z siebie. No to teraz kolejna podróż. Kolejna atrakcja, którą tutaj, będąc w Mestii, warto zobaczyć. Czyli lodowiec Czeladi. I właśnie do niego teraz jedziemy. Gdzie można dojechać samochodem i dalej czeka nas wędrówka piesza. No i zobaczymy, jak jest nasza kondycja. Most jak u Koperskiego normalnie, w pojedynku z Syberią. Wieje się, ale tylko trochę. Szczególnie o... Dawaj, idź, ja nie chcę tu zostawać na szkodę. Chcieli nim wrócić. Linka półtorej jest stąd na lodowiec. A my sobie zamówiliśmy przed podróżą kawkę. Ja wyjątkowo z cukrem, żeby sobie podnieść troszkę ciśnienie, poziom cukru we krwi i ciasto. Domowe. Z gruszką. Ja idę do łazienki. No to po kawie i ciastku, które ma nadać nam sił,
ruszamy. Przed nami jakieś 1,5 godziny wspinaczki w górę. Więc nagrywam to, póki jeszcze nie ziejemy. Bo kolejne filmy już mogą nie być takie. Będziemy sapali. No nic, próbujemy. Trochę pod górkę, trochę nie, gdzie płasko. Taka dla mnie sam raz. Chociaż kurwa, bardzo lubię i morze, i góry. Ciężko chyba mi zdecydować się, czego jestem bardziej fanem. Co prawda, no nie wypuszczam się w jakieś wysokie góry. Żaden ze mnie górochodziarz. Chociaż buty w Tatrach kupiłam. Udaję profesjonalistkę. Nie, akurat słyszałam, że w Tatrach można, jest taka uliczka, gdzie jest pełno sklepów ze sportową odzieżą. Ja akurat byłam w październiku i no, trafiliśmy na wyprzedaże, więc można było kupić odzież taką górską naprawdę w atrakcyjnych cenach. Bo w sumie ja za te buty też nie znam się na markach, ale wyglądają na porządne. Dałam gdzieś 120, więc chyba całkiem cena spoko. Trasa fajna, bardzo malownicza i różnorodna, ale bardzo ciekawa. Wow, robi wrażenie, taka
spływająca z góry masa wody. Fajnie. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo jest straszny huk. Jak włączenie nagrywania cudownie ją leczy z wydawania odgłosów jak niedźwiedź. Przed chwilą tu mało płuc nie wypluła, a teraz udaje o. Chwila przerwy. Tak patrzę na naszą aplikację i ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że połowy są zawsze równe, ale wydaje mi się, że większe pół przeszliśmy. Jeszcze 75 metrów w górę i kilometr przed siebie. Jakiś, może nawet nie cały. Czuję się chętnie na wodnie. Powiedz o tej koszulce. A, że wzięło mnie na przemyślenie, że jednak taka odzież górska, nie wiem czy to jest górska, czy po prostu to jest taki materiał, który oddycha i... Tak, człowiek się nie poci pod odzieżą. No, to jest i nie, dobre. Że tak powiem, nie spływa po dupie. No w ogóle poratowaliśmy. Jak? No właśnie oddaliśmy pół butelki wody też turystom, którzy wchodzili na piechotę nad jeziorka. Tam gdzie my wjechaliśmy wygodnie samochodem. Zatrzymali nas jak zjeżdżaliśmy i prosili, czy nie mamy trochę wody. Także uzupełniliśmy naszymi zapasami, żeby nie było. No i dobrze, teraz mam mniej do noszenia. To wygodnie jakoś ułóż, żeby mi się w plecy nie wywierało. Tak, tak ba... O, dobra. Może być chyba. Dobrze jest. No dobrze. To idziemy dalej. Dwa wdechy, trzy. Dobra, ruszamy. Żeby serce się uspokoiło. Co? Serce i puls się musi uspokoić. Tak? No. No nie wiem, moje nie oszalało. Moje tak, czuję, że mi serce tyka. Może za blisko ciebie idzie, ci za bardzo serce do mnie bije. Tak, no tak, tak. Mhm. A to dlatego, no. No właśnie tak.